To jest turbina, którą przewozimy na budowę bloku energetycznego inwestycji PKN Orlen we Wrocławku. Bloku nowoczesnego, gazowego o mocy 450 MW. Czyli 300 ton ładunku nie przewoziliśmy jeszcze dotychczas. Do przewozu tego ładunku zostały użyte w sumie dwa środki transportu. Od producenta zostały dostarczone do portu w Gdańsku specjalistycznym statkiem z własnymi bomami i zostało wyładowane na pontony rzeczne, pontony o dużej wyporności. Tymi pontonami zostały przetransportowane z Gdańska do przyczółka we Wrocławku. Przygotowaliśmy zestaw wyładunku metodą skidding. Na dwóch równoległych torach, z pontonu na nabrzeże. Tutaj specjalnie musieliśmy zwrócić uwagę na zapewnienie stateczności pontonu, jego wytrzymałości wzdłużnej, tak żeby podczas tego transportu wodnego ponton nam nie złożył się. Największą rolę, najistotniejszą rolę odgrywa tu człowiek. I człowiek jest najważniejszy w tym wszystkim. I bez tych ludzi absolutnie nie dałoby się, gdybym był sam, to po prostu ja sam nic nie znaczę. Znam tych ludzi, to jest pierwsza sprawa, potrafię ocenić ich zaangażowanie, ich możliwości wykonania pewnych czynności, ich jak gdyby naturalnych cech charakteru, prawda, że nie są to ludzie, którzy jest im wszystko jedno, jest im obojętnie, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, nie, są to ludzie, którzy pracują naprawdę z dużym poświęceniem, z dużym zaangażowaniem, z dużą wrażliwością na to, co robią. Największe niebezpieczeństwo w całym transporcie to był oczywiście transport Wisłą. Pierwsze przejście mostu w Gdańsku, gdzie musieliśmy obserwować wysokość dla przejścia pod mostem, a następnie już sama Wisła. Niestety ze względu na warunki, jakie panowały w tym roku i o tej porze, transport doszedł do Korzeniewa, w którym następnie przestał prawie 2 tygodnie ze względu na bardzo niski stan wody. Uregulowanie Wisły, prawda? Jest to już Gierka, nie żyje już chyba 20 lat, a już nie ma go w polityce chyba więcej, 30 lat i nic się za niego nie zrobiło i dalej się nic nie robi i gdy nie ma wody, po prostu że Wisła jest nieżeglowna, nie? No i tak się to stało i w tym przypadku nas też uwięziło. Faktycznie mieliśmy problemy z bardzo niskimi, rekordowo niskimi poziomami wody na terenie Wisły i na wysokości Widzynia w porcie Korzeniewo zestaw kilka tygodni praktycznie musiał oczekiwać na sprzyjające warunki, to jest podniesienie się poziomu wody. Sprzyjający poziom wody to jest 3 metry Wisły na wysokości Torunia i przez ten cały okres mieliśmy dużo, dużo niższe parametry. Udało się szczęśliwie przepłynąć i jesteśmy z tego zadowoleni. Może się, jest to pod skosem, może się to obśliznąć, może to zjechać, wiesz, nie umiemy stwierdzić, jak to się zachowa, jakby się coś stało, nie? Może mogą opony postrzelać, może wąż strzelić, no różne może mogą być sprawy takie, że nie do przewidzenia. Nie? Zepsuć się to może w każdej chwili coś tam, prawda, to na to gwarancji nie mamy żadnej.
Natomiast no, przypuszczamy, przygotowaliśmy wszystko to tak, że no, nie powinno się to popsuć i nie powinno się temu nic stać. No wyjechaliśmy bez problemu, czyli ten kąt podjazdu był taki, że auta sobie dały radę. Uszkodziliśmy tam kawałek, element naczepy, nie? Po prostu z niewiedzy, gdzie się ustawić, jak się ustawić, bo po prostu nie wiedziałem. Troszeczkę tam nerwowa sytuacja się staje, jak jest więcej ludzi, którzy bierze udział i jest 15 pomysłów na wykonanie jednej rzeczy. Kierowca troszkę za szybko skręcił, chłopak, który sterował osiami, nie zawinął tak szybko i dyszel za mocno skręcił i wyrwało po prostu dwie śruby, ale nic wielkiego. Na pewno największe niebezpieczeństwa występują przy przeładunkach, czyli to jest największe ryzyko, no ale oczywiście ryzyko mamy na każdym etapie takiego projektu, czyli podczas transportu, ale myślę, że profesjonalne przygotowanie też dużo daje. Myśmy pracę nad tym projektem rozpoczęli już w 2011 roku, pierwsze przymiarki, natomiast na dobre w wakacje ubiegłego roku zaczęliśmy przygotowania, no i jak widać działamy i jeździmy z tym sprzętem, przywozimy to wszystko tutaj. Robotę lubię. Jakbym nie lubiał, to bym tutaj nie pracował, tak szczerze mówiąc. Ja jestem tego zdania, że trzeba robić to, co się lubi. Ja się tym interesuję, zaszczepił mnie tym wszystkim ojciec, bo mój ojciec tutaj zaczął jeździć dawno temu i tak zostało. Robią naprawdę świetną robotę, ciężką robotę i wiem, i tak samo stresującą. Każdy jest odpowiedzialny za swój fragment, ale mogę powiedzieć, że naprawdę są dobrzy. Dobra. Następnie, przepraszam. Żurawski słucham. No właśnie, czekamy na pana, bo już jesteśmy głodni okrutnie.